Z Lakisz, król asyryjski, posłał naczelnego dowódcę, przełożonego dworzan i rabsaka z licznym wojskiem do Jerozolimy przeciw królowi Ezechiaszowi. Wyruszyli i przyszli do Jerozolimy, zatrzymali się przy kanale wyższej sadzawki na drodze pola folusznika i polecili zawołać króla. Wyszli do nich zarządca pałacu Elakim, syn Hilkasia oraz pisarz Szebana i pełnomocnik Joach, syn Asafa. Wtedy rabsak odezwał się do nich. Powiedzcie proszę Ezechiaszowi, tak mówi wielki król, król asyryjski. Cóż to za ufność, na której się opierasz? Myślisz może, iż próżne słowa zdołają zastąpić radę i siłę do walki? W kim pokładasz ufność, że się przeciwko mnie zbuntowałeś? Oto ty się opierasz na Egipcie, na tej nadłamanej lasce trzcinowej, która gdy się kto oprze na niej, wchodzi w dłoń i przebija ją. Taki jest Faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. Jeśli mi powiecie, w Panu Bogu naszym pokładamy ufność, to czyż on nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze poznosił Ezechiasz, nakazując ludzie i Jerozolimie? Przed tym tylko ołtarzem w Jerozolimie będziecie pokłon oddawać Bogu. Teraz więc, proszę, zrób zakład z panem moim, królem asyryjskim. Dam ci 2000 koni, jeżeli zdołasz wystawić do nich jeźdźców. Jak zmusisz do odwrotu namiestnika, jednego z najmniejszych sług pana mego? Ty przecież zaufałeś Egiptowi ze względu na rydwany i jazdę. Teraz czy to ja wbrew woli pańskiej wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je spustoszyć? Pan powiedział do mnie, wyrusz przeciwko temu krajowi i spustosz go. Eliakim, syn Hilkiasza oraz Szebna i Joach powiedzieli do rabsaka, mów, prosimy, do sług twoich po aramejsku, gdyż rozumiemy ten język. Nie mów do nas po hebrajsku, wobec słuchającego ludu, który jest na murach. Lecz rabsak im odrzekł, czy do pana twego i do ciebie posłał mnie pan mój, abyś mówił te słowa? Czyż nie do ludzi, którzy siedzą na murach, skazani na jedzenie swego kału i picie swego moczu razem z wami? Stał więc rabsak i wołał donośnym głosem po hebrajsku tymi słowami. Słuchajcie słów wielkiego króla, króla asyryjskiego. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Ezechiasz, ponieważ nie potrafi was ocalić z mojej ręki. I niech was Ezechiasz nie ożywia nadzieją w Panu, zapewniając, Pan wybawi nas na pewno i to miasto nie będzie wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Ezechiasza, bo tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój i mnie się poddajcie. A będziecie jedli owoce, każdy ze swej winorośli i ze swego figowca. I będziecie pili wodę, każdy ze swej cysterny, aż przyjdę zabrać was do kraju, który jest podobny do waszego, kraju zboża i moszczu, kraju chleba i winnic, kraju oliwy i miodu, abyście żyli, a nie umarli. Nie mówiąc, wybawi nas Pan. Czyż naprawdę bogowie narodów wybawili każdy swój kraj z ręki króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Samarii? A czy wybawili Samarię z mojej ręki? Którzy spośród wszystkich bogów tych krajów wybawili swe kraje z mojej ręki, żeby Pan miał wybawić z mojej ręki Jerozolimę? Lud milczał i nie odpowiedział mu ani słowa, bo taki był rozkaz królewski, nie odpowiadajcie mu. W rozdartych więc szatach przyszli do Ezechiasza, zarządca pałacu Eliakim, syn Hilkiasz oraz pisarz Szebna i syn Asafa, pełnomocnik Joach i oznajmili mu wypowiedź rabsaka. Gdy to usłyszał król Ezechiasz, rozdarł swe szaty, okrył się worem i udał się do świątyni pańskiej. Potem posłał Eliakima, zarządcę pałacu oraz Szebne, pisarza i starszych kapłanów obleczonych w wory do proroka Izajasza, syna Amosa, by mu powiedzieli, tak mówi Ezechiasz, ten dzień jest dniem utrapienia i kary i hańby, albowiem dojrzały dzieci do swoich narodzin, a nie ma siły do ich porodzenia. Może Pan, Bóg Twój, raczył usłyszeć wszystkie słowa rabsaka, którego przysłał król asyryjski, jego Pan, aby znieważał Boga żywego
i ukarze go za słowa, które usłyszał Pan Bóg Twój. Przeto wznieś modlitwę za resztę, która jeszcze pozostaje. Przyszli więc słudzy króla Ezechiasza do Izajasza. Izajasz zaś rzekł do nich: Tak powiecie waszemu Panu. Tak mówi Pan. Nie bój się słów, które usłyszałeś, a którymi pachołcy króla asyryjskiego mi bluźnili. Oto ja wywołam w nich takie usposobienie, że na wiadomość, którą usłyszy, wróci do swego kraju i sprawię, że w moim kraju padnie od miecza. Rabsak wrócił i zastał króla asyryjskiego zdobywającego Libnę. Posłyszał bowiem, że król ustąpi spod Lakisz, gdy król otrzymał wieść o królu Kusz imieniem Tirhak, głoszącą: Oto wyruszył na wojnę przeciw tobie, powtórnie wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: Tak powiecie Ezechiaszowi, królu judzkiemu. Niech twój Bóg, w którym pokładasz nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem. Nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę. A ty miałbyś ocaleć? Czy bogowie narodów, którzy moi przodkowie wyniszczyli, ocalili je? Gozan, Haran, Resef i Edanitów, którzy byli w Telasar? Gdzie jest król Hamat i król Arpadu i król miasta Serawaim, Heny i Iwy? Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni pańskiej i rozwinął go przed Panem. I zanosił Ezechiasz modły przed obliczem pańskim, mówiąc: Panie, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Ty uczyniłeś niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, Twego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, Twe oczy i popatrz. Posłuchaj słów Sennachybera, który przysłał, by znieważyć Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich, z drzewa i kamienia, więc ich wyniszczyli. Teraz więc, Panie Boże, wybaw nas z jego ręki i niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty, Panie, sam jesteś Bogiem. Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Wysłuchałem tego, o czym się modliłeś do mnie w sprawie Sennachybera, króla Asyrii. Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do niego. Gardzi tobą. Szydzi z ciebie dziewica, córka Syjonu. Za tobą potrząsa głową córa Jeruzalem. Komu ubliżyłeś i komu zbluźniłeś? Przeciw komu głos podniosłeś i w górę wzbiłeś oczy? Przeciw świętemu Izraela. Przez twych posłańców urągałeś Panu. Mówiłeś: Z mnóstwem mych rydwanów wyszedłem na szczyty górskie, na najdalsze grzbiety Libanu. Wyciąłem jego cedry najwyższe i najpiękniejsze jego cyprysy. Targnąłem w jego ostatnie ustronie, w jego bujną gęstwinę leśną. Drążyłem studnie i piłem obce wody. Stopami nóg moich wysuszałem wszystkie rzeki Egiptu. Czy nie słyszałeś? Z dawna to przygotowałem. Co ułożyłem od prastarych czasów, to teraz w czyn wprowadzam. Miałeś obrócić w stosy gruzów obwarowane miasta. Mieszkańcy ich bezsilni. Przekleli się i okryli wstydem, stali się jak rośliny na polu. Jak młoda trawa zielona, jak zielsko na dachach spalone. Pod muchem wiatru wschodniego. Lecz ja wiem, kiedy wstajesz i kiedy spożywasz. Kiedy wychodzisz i kiedy powracasz. I jak cię ponosi złość przeciw mnie. Ponieważ złość cię ponosi przeciw mnie i twa zuchwała doszła do moich ust. Przeto ci w nozdrza założę moje kółka i moje wędzidło na wargi, by zmusić cię do odwrotu, drogą, którą przybyłeś. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie przeciw niemu wału. Drogą tą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie, wyrocznia Pana. Otoczę opieką to miasto i ocalę je. Przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. To niech ci za znak posłuży.
W tym roku żywcie się ziarnem pozostawionym po żniwach, na przyszły rok następnym, tym, co samo obrodzi. Ale na trzeci rok siejcie i zbierajcie. Zakładajcie winnice i jedźcie ich owoce. Reszta ocalałych z domu Judy ponownie zapuści w głąb korzenie i wyda owoce. Albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta, a z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. W tejże nocy wyszedł anioł pański i wybił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstawali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. Sennacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz, wyruszył z powrotem i pozostał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon świątyni swego boga Niskora, synowie jego, Adramelek i Serses, zabili go mieczem. Sami zaś zbiegli do kraju Ararat. Syn zaś jego, Asarhadon, został w jego miejsce królem. A czyż pozostałe dzieje Ezechiasza, cała jego dzielność i to, jak zbudował sadzawkę i wodociąg oraz sprowadził wodę do miasta, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? I spoczął Ezechiasz ze swymi przodkami, a syn jego, Manases, został w jego miejsce królem. W chwili objęcia rządów Manases miał 12 lat, a panował 55 lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Hefsiba. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, na modłę ohydnych grzechów tych ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. Na powrót odbudował wyżyny, które wzniósł jego ojciec Ezechiasz. Wzniósł ołtarze Baalowi i zrobił Aszerę, tak jak robił Achab, król Izraela. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. Zbudował również ołtarze w świątyni pańskiej, o której Pan powiedział: w Jeruzalem umieszczam moje imię. Zbudował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwu dziedzińcach świątyni pańskiej. Przeprowadził syna swego przez ogień. Uprawiał wróżbiarstwo i czary. Ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, tak iż go pobudził do gniewu. Posąg Aszery, który sporządził, postawił świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do syna jego Salomona. W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, umieszczam moje imię na wieki. I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów poszła na tułaczkę z dala od ziemi, którą dałem ich przodkom, o ile tylko będą pilnie przestrzegli wszystkiego, co im przykazałem, oraz całego prawa, które im nadał sługa mój Mojżesz. Lecz oni nie słuchali, a Manases ich zwiódł. Tak iż czynili większe zło, aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił przed Izraelitami. Wtedy Pan powiedział przez sługi swoje proroków te słowa: ponieważ Manases, król judzki, popełni te ohydne grzechy, gorsze zło, aniżeli wszystko, co uczynili Amoryci przed nim, i nawet Judę doprowadził do grzechu przez swoje bożki, przeto tak mówi Pan Bóg Izraela: oto ja sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę, tak iż wszystkim, którzy o tym usłyszą, zadzwoni w obu uszach. Rozciągnę nad Jeruzalem sznur zniszczenia Samarii i pion domu Achaba. I wytrę Jeruzalem tak, jak wyciera się miskę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. Odrzucę resztę mojego dziedzictwa, wydam je w ręce nieprzyjaciół, tak iż staną się łupem i pastwą wszystkich swoich wrogów, ponieważ czynili to, co jest złe w moich oczach i obrażali mnie od chwili wyjścia ich przodków z Egiptu aż do dnia dzisiejszego. Nawet krew niewinną przelał Manases w tak ogromnej ilości, iż napełnił ją Jerozolimę od krańca do krańca. Oprócz grzechów, które wciągnął Judę, czyniąc to, co jest złe w oczach pańskich. A czyż pozostaje dzieje Manasesa, wszystkie jego czyny i grzechy, które popełnił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? I spoczął Manases ze swym przodkiem, i pochowany został w ogrodzie swego domu, w ogrodzie Uzy, a syn jego Amon został w jego miejsce królem. W chwili objęcia rządów Amon miał 22 lata i panował 2 lata w Jerozolimie. W chwili objęcia rządów Amon miał 22 lata i panował 2 lata w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Meszulemet i była córką Harusa z Jotba.
Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, tak jak czynił jego ojciec Manases. Kroczył on tą samą drogą, którą szedł jego ojciec. Służył bożkom, którym służył jego ojciec i pokłon im oddawał. Opuścił Pana Boga swoich przodków i nie kroczył drogą pańską. Słudzy Amona uknuli spisek przeciw niemu i zabili króla w jego pałacu. Lecz ludność kraju wytraciła wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi i w jego miejsce ludność kraju ustanowiła królem jego syna Jozjasza. A czyż pozostałe czyny Amona, których dokonał, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Pochowano go w jego grobowcu, w ogrodzie Uzy, a jego syn, Jozjasz, został w jego miejsce królem. W chwili objęcia rządów Jozjasz miał 8 lat, a panował 31 lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Jedida i była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pana i kroczył we wszystkim drogą praojca swego Dawida, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. W 18 roku swego panowania król Jozjasz posłał pisarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszulama, do świątyni pańskiej z następującym poleceniem. Idź do arcykapłana Hilkiasza, niech przygotuje wszystkie pieniądze, które wpłynęły do świątyni pańskiej i które zebrali stróże progów od ludu. I niech je wręczy kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. Ci zaś niech z nich wydają na robotników pracujących w świątyni pańskiej celem naprawienia uszkodzeń świątyni, na cieśli budowniczych i murarzy oraz na zakup drewna i kamieni ciosowych celem naprawienia świątyni. Tylko nie trzeba żądać od nich sprawozdania z pieniędzy im wręczonych, ponieważ pracują z nienaganną rzetelnością. Wówczas to arcykapłan Hilkiasz powiedział do pisarza Szafana: znalazłem księgę prawa w świątyni pańskiej. I dał Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach. Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. I pisarz Szafan oznajmił królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi Hilkiaszowi i Hakimowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Michaasza i pisarzowi Szafanowi, a także urzędnikowi królewskiemu, Asajaszowi: idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi. Bo wielkiego gniewu Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że nasi przodkowie nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane. Kapłan Hilkiasz i Achikam, Akbor, Szafan i Asjasz udali się do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, syna Harszhasza, strażnika Szat. Mieszkała ona w Jerozolimie, w Nowym Mieście. Opowiedzieli jej, a ona rzekła do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie. Tak mówi Pan. Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców, według wszystkich słów księgi, którą czytał król judzki. Za to, że opuścili mnie i składali ofiary kadzielne bogom cudzym, drażniąc mnie wszystkimi dziełami rąk swoich. Dlatego zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i nie zgaśnie. A do króla judzkiego, który posłał was, aby radzić się Pana, powiedzcie w ten sposób: tak mówi Pan Bóg Izraela. Słowa, które słyszałeś, ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Pana, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciwko temu miejscu i jego mieszkańcom, iż staną się przedmiotem grozy i przekleństwa, ponieważ rozdałeś swoje szaty i płakałeś przed moim obliczem, to również i ja wysłuchałem ciebie, wyrocznia Pana. Oto ja połączę się z twoimi przodkami i będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie i oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzę na to miejsce. A oni zanieśli tę odpowiedź królowi. Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych.
Odczytał głośno całą treść Księgi Przymierza znalezionej w świątyni pańskiej. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem pańskim, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza spisane w tejże księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Następnie król wydał rozkaz arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugiego rzędu oraz stróżom progów, aby usunęli ze świątyni pańskiej wszystkie przedmioty sporządzone dla Baala, Aszery i całego wojska niebieskiego. Kazał je spalić na zewnątrz Jerozolimy, na polach nad Cedronem, a popiół z nich zanieść do Betel. Zniósł kapłanów pogańskich, którzy ustanowili królowie judcy i którzy składali ofiary kadzielne na wyżynach, w miastach Judy i w okolicach Jerozolimy, oraz tych, którzy składali ofiary kadzielne Baalowi, Słońcu, Księżycowi, Gwiazdozbiorom i całemu Wojsku Niebieskiemu. Usunął Aszerę ze świątyni pańskiej, na zewnątrz Jerozolimy, do Doliny Cedronu i spalił ją w Dolinie Cedronu, starł na popiół i rzucił popiół jej na groby pospolitego ludu. Zburzył domy osób uprawiających nierząd sakralny w świątyni pańskiej, gdzie kobiety przędły zasłony dla Aszery. Kazał zgromadzać się wszystkim kapłanom z miast Judy i splugawił wyżyny, gdzie ci kapłani składali ofiary. Od Geba aż do Beer-Szeby. Zniszczył wyżyny bram, które znajdowały się u wejścia do bramy Jozuego, zarządcy miasta, po lewej stronie, gdzie wchodził się do bramy miejskiej. Jednakże kapłanom wyżyn nie wolno było wstępować do ołtarza pańskiego w Jerozolimie, wyjąwszy to, że mogli jeść chleby przaśne wśród swoich braci. Następnie splugawił Tofet w dolinie synów Hinoma, aby już nikt odtąd nie przeprowadził swego syna lub swojej córki przez ogień na cześć Molocha. I spalił w ogniu rydwan słoneczny. Ołtarze zaś na tarasie górnej izby Achaza, które zbudowali królowie Judy, oraz ołtarze, które zbudował Manases w obydwu dziedzińcach świątyni pańskiej, król zburzył i starł na proch, a proch z nich wrzucił do Doliny Cedronu. Nadto król splugawił wyżyny, które stały naprzeciw Jerozolimy, na południu od góry zniszczenia, a które Salomon, król izraelski, zbudował dla Asztarty, ohydy Sydończyków, dla Kemosza, ohydy Moabitów i dla Milkoma, obrzydliwości Ammonitów. Połamał stele i wyciął Aszery, a miejsca ich zarzucił kośćmi ludzkimi. Nawet ołtarz będący w Betel, wyżynę utworzoną przez Jeroboama, syna Nebeta, który doprowadził Izraela do grzechu. Zburzył również ten ołtarz i wyżynę, potłukł kamienie, starł na proch, spalił też Aszerę. Jozjasz rozejrzał się i ujrzał grobowce, które były tam na górze. Polecił zabrać kości z grobowców i spalił na ołtarzu, aby go splugawić, zgodnie z wyrokiem pańskim obwieszczonym przez męża Bożego, który przypowiedział to, co się dzieje. Zapytał dalej, co to za pomnik tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z miasta, to grobowiec męża Bożego, który przyszedł z Judy i przypowiedział to właśnie, co uczyniłeś z ołtarzem w Betel. On zaś rzekł, zostawcie go w spokoju, niech nikt nie rozrzuca jego kości. Pozostawiono więc kości jego nietknięte, razem z kośćmi proroka, który przyszedł z Samarii. Jozjasz usunął również wszystkie przybytki wyżyn, które zbudowali królowie Izraela we wszystkich miastach Samarii, aby pobudzić Pana do gniewu, i postąpił z nimi zupełnie tak jak w Betel. Wszystkich zaś kapłanów wyżyn, którzy tam byli, złożył w ofierze na ołtarzach i spalił kości ludzkie na nich. Następnie wrócił do Jerozolimy. Król wydał całemu ludowi następujący rozkaz. Świętujcie Paschę na cześć Pana, Boga waszego, jak jest napisane w tej Księdze Przymierza. Naprawdę, nie obchodzono takiej Paschy jak ta od dni sędziów, którzy rządzili Izraelem i podczas całego okresu rządów królów Izraela i królów Judy. Dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzono taką Paschę na cześć Pana w Jerozolimie. Co więcej, zaklinaczy, wieszczków, posążki domowe bóstw, bożki i wszystkie ohydy, jakie widziało się w kraju Judy i w Jerozolimie, Jozjasz usunął, żeby w czyn zamienić słowa prawa spisane w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni pańskiej. Nie było przed nim króla podobnego do niego,
który by zwrócił się do Pana całym sercem, całą duszą i całą mocą, zgodnie z całym prawem Mojżesza, i po nim już się nie zjawił taki jak on. Jednakże Pan nie zaniechał żaru wielkiego gniewu. Gniew ten zapłonął przeciw Judzie za wszystkie zniewagi, które mu wyrządził Manases, i Pan powiedział: nawet Judę odtrącę od oblicza mego, tak jak odtrąciłem Izraela. Odrzucę to miasto, które wybrałem, Jeruzalem i świątynię, o której powiedziałem, tam będzie moje imię. A czyż pozostałe dzieje Jozjasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Za jego dni faraon Neko, król egipski, wyruszył do króla asyryjskiego nad rzekę Eufrat. Gdy król Jozjasz wyszedł naprzeciw niemu, Neko spowodował jego śmierć w Megiddo, zaraz przy pierwszym spotkaniu. Słudzy jego odwieźli na rydwanie jego zwłoki z Megiddo, sprowadzili je do Jerozolimy i pochowali w jego grobowcu. Ludność kraju wzięła Joachasza, syna Jozjasza, namaściła go i ogłosiła królem w miejsce jego ojca. Chciałam zacząć od nowa? Nie, Dobra, od czekaj. Tego, okej, okay, muszę to zawsze przeczytać. Eliakim.